Cześć! Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Witam Was w nowym filmie. Jak widzicie, za mną tło, ale tak, tło, bo nagrywałam dla Was filmy. Ja jestem na wolnym, więc oczywiście, jak widzieliście w moim ostatnim filmie Czas dla siebie, co robię w czasie wolnym, oczywiście nagrywam dla Was filmy. Ja już sobie tutaj przejdę do mojego salonu. Jak widzieliście na moim wcześniejszym ujęciu, śniadanko zjedzone, zrobiłam sobie tym razem jajka na bekonie. Teraz sobie dopijam moją wodę. Wcześniej wypiłam dużą szklankę z... No, o teraz. Wypiłam sobie dużą szklankę wody z cytryną. I nagrywałam dla Was filmy. I dziś zrobiłam sobie taki dzienny makijaż. Może zobaczycie. W załamaniu powieki bronzer, na ruchomą powiekę ten cień z Essence, lekko rzęsy, trochę bronzera i użyłam dzisiaj ten BB krem, no bo jak jestem w domu, to nie maluję się tak mocno, delikatnie, tylko podkreślam rzęsy. I w tle film Karoliny ze stylizacji, właśnie zaczęłam go oglądać i słyszę, że Karolina chcę przejść na własną taką działalność, bo Media Craft się zamknęło, nie ma Media Craft już tego biuru znanego w Polsce i Karolina chce coś zrobić na własną rękę, właśnie będę na pewno oglądała do końca, ale brawo Karolina, brawo, że chcesz się zająć tą sprawą, że chcesz coś zrobić dla polskich youtuberów, że będziesz nam pomocna. Fajnie, że Karolina robi coś takiego, że chce być pomocna dla youtuberów. Nie wiem, czy świeżych youtuberów takich jak ja, ale no ceni się to, co ona robi i widać, że dziewczyna wie, co robi, że zna się na tym i no brawo, brawo dla Karoliny. Ja zaraz sobie do końca obejrzę ten film, bo dokładnie jeszcze nie wiem, co ona ma tam w planach, ale dobrze się zaczyna, dobrze się zaczyna. Także u mnie dzień w domu, ja mam 2 dni wolne, więc wczoraj, jak widzieliście tło, wczoraj nagrywałam dla Was film makijażowy, który pójdzie po tym vlogu. I co, niedługo święta. Ja mam niedługo urodziny, więc planuję dla Was nagrać taki film Get Ready With Me. A dlaczego nie? Skoro będę miała urodziny, nie spodziewam się gości, ale w makijażu mogę wystąpić w ten dzień. Także na pewno Wam nagram takie Get Ready With Me. Nie wiem, czy nagram do tego stylizację. Zastanawiam się nad tym. Jedna moja koleżanka YouTube'owa namawia mnie na właśnie, żebym pokazała również i stylizację, żebym się odważyła na stylizację na moim kanale. Ja na dzień dzisiejszy nie czułam się jeszcze na siłach. Może raz wystąpiłam w takiej stylizacji, jak szłam na imprezę firmową. Pokazałam Wam, jak się ubrałam. Ale wówczas jakoś tak dobrze się czułam, powiem Wam, i odważyłam się na to. Może odważę się ponownie. Także tak, ja jestem w domku, dzień wolny. Jak widzieliście, śniadanko zjedzone, kawka wypita. Teraz dopijam sobie jeszcze wodę, bo bardzo dużo piję wody. Bo, przepraszam, przesunęłam Was kamerą, bo trzymam kamerę w ręce. Bo jak mam aparat, to potrzebuję pić dużo wody. I oczywiście dowadniam się, dodaję sobie witaminek, jest to woda z cytryną, jak również soki, widzieliście to już na moim jednym vlogu, więc tak, dbam o siebie. Mam w planie zrobić obiadek dzisiaj, więc może nagram Wam i pokażę, jak ja te danie wykonuję, jest bardzo proste. Dobra, ja dopijam moją wodę i za chwilkę będę się brała za obiadek. I jeszcze na kolację pomyślałam, że zrobię takie pankejki, takie amerykańskie naleśniki. Także zobaczymy, może mi coś z tego wyjdzie. I tak myślałam, żeby wykorzystać mój Thermomix i te całe ciasto na te naleśniki, te pankejki zrobić w Thermomixie. Także dziś vlog będzie taki z przepisami, może nie z przepisami, ale z takimi potrawami, bo wiecie, jak siedzimy w domku, co tu robić? Jedynie gotować, ale
Nie jest za dużo, chociaż ja Wam powiem, ja pracuję, ja mam ruch, więc dużo nie jem, bo ze względu aparatu nie podjadam. Także moi drodzy, ja dzisiaj nagrałam dla Was jeden film, wczoraj nagrałam dwa filmy, także początek kwietnia mam zaplanowany i mam w planach jeszcze jeden film dla Was. Coś podobnego do tego tagu, co ostatnio wszedł na mój kanał. Widzę, że dziewczyny działają na kanałach, tworzą, robią challenge, robią jakieś wyzwania. Więc chociaż na tym YouTube bawmy się i róbmy coś pozytywnego, żeby nie myśleć o tej całej sytuacji, jaka zaistniała na całym świecie. Dobrze, moi drodzy, ja biorę się za obiadek, bo już troszeczkę zgłodniałam. I zabieram Was ze sobą do kuchni, pokażę Wam, co ja tam będę pichciła. Także idziemy do kuchni. Kochani, w tej chwili zabieram Was do mojej kuchni i pomyślałam, że mam na stanie, bo nie wychodzimy za często do sklepu, ale mam kupione z polskiego sklepu kiełbaski śląskie i pomyślałam, że pokroję je sobie w plasterki, podsmażę na patelni z cebulką, może do tego zrobię jakiś sosik. I ugotuję do tego makaron, spaghetti i będziemy mieli taki obiadek na dzisiaj, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak mi ta potrawa wyjdzie, robię ją pierwszy raz, to zaczynamy. Wyjmujemy deskę. Jeszcze Was ustawię lepiej, żebyście to lepiej widzieli. O, okej. Biorę swój nóż i kroimy kiełbaskę. Ja po wyjęciu kiełbasy z takiego pojemnika zawsze ją obmywam. Kiełbasa jest opukana. Nie jestem pewna, czy wykorzystam wszystkie pętka, czy wszystkie sztuki tej kiełbaski wykorzystam. Najpierw wezmę ich kilka i sobie pokroję je na pół i może jeszcze raz na pół. Jak na razie pokroiłam 4 kiełbaski i wydaje mi się, że chyba to będzie wystarczająco. 2 mi zostały. Jeśli będzie potrzeba, to je dokroję. Teraz przechodzimy tutaj do mojej patelni. Rozgrzeję patelnię i na daną chwilę nie dokładam nic tłuszczu, bo kiełbaska ma troszkę tłuszczu w sobie, więc myślę, że na razie ją będę tak podsmażać bez oleju. Jeśli trzeba będzie, to dodam. Kiełbaska mi się tam robi. Ja Was już tutaj przestawiam tutaj na moje stanowisko, Was tak przesuwam. Mam tutaj pół białej cebuli i 2 czerwone, więc chyba wykorzystam te pół białej cebuli i jedną czerwoną. Wydaje mi się, że to wystarczy. Jeszcze zobaczę do lodówki. Wiecie co? Jeszcze w lodówce znalazłam pół cebuli, więc sobie to wykorzystam. I zobaczymy, czy dodam tej czerwonej. Jakoś czerwona do mnie nie przemawia. Nie wiem czemu. Ale zobaczymy. I ja cebulkę kroję najczęściej wzdłuż. Na razie sobie tą czerwoną z nią dam spokój. Przesunę Was tutaj na moją kiełbaskę i ona już tutaj mi zaczyna się podsmażać. Ale jednak troszeczkę dodamy oleju.
i ją sobie przykryję, żeby mi fajnie dochodziła. I tutaj mam makaron spaghetti, więc go zaraz sobie ugotuję. Nastawię garnek z wodą i będziemy dalej przechodzić do potrawy. Garnek już sobie tutaj z wodą przygotowałam. Kiełbaska nam się fajnie podsmaża. To jest taka, powiem Wam, szybka potrawa, bo wykorzystuję to, co mam w domu. Ja jak jestem w domu, to, bo wiecie, ja pracuję, ale mam również dni wolne w tygodniu. Jak zarówno mam wolne weekendy, dwa weekendy wolne, dwa pracuję, bardzo dużo się u mnie zmieniło teraz w pracy. I do czego zmierzam? Jak mam dni wolne, to staram się nigdzie nie wychodzić, do żadnego sklepu. Staramy się z mężem zrobić sobie większe zapasy i po prostu wykorzystuję to, co mam w domu. A że miałam kiełbaskę śląską, makaron, cebulkę, to pomyślałam, że zrobię taką właśnie potrawę. Kiełbaska mi się tu podsmaża, więc teraz wrzucę już tą moją pokrojoną cebulkę. Niech ona się tutaj z tą kiełbasą dusi. Więc przykrywamy i dusimy dalej. I tak się zastanawiałam, czy nie wykorzystać. Tu mam takie sosy, bo sobie przywiozłam ze Szwajcarii. Jest to braten sos, czyli taki, złapie zuma złapało, czyli taki brązowy sosik, coś takiego jak z naszego Knora, te do pieczeni. Pomyślałam, że może sobie go wykorzystam. On tutaj ma mięsko właśnie z cebulką, więc może będzie dobry. Na pewno będzie dobry, bo już go nieraz smakowałam i tak pomyślałam, że sobie właśnie tą kiełbaskę, jak musi mi się już tutaj ona podsmaży, ta cebulka się udusi, to dodam do tego po prostu tego sosu. Tu już mi kiełbaska ładnie dochodzi i wiecie co, jednak postanowiłam, że jeszcze dodam tej czerwonej cebuli, bo wydawało mi się zbyt mało tej białej. Zobaczymy, ładnie się tutaj już nam praktycznie prawie udusiła, ale jeszcze na troszeczkę zostawię, żeby ona zmiękła. Kiełbaska też już się tu ładnie podsmaża. Ja lubię kiełbasę, a szczególnie lubię kiełbasę śląską z grilla, no ale niestety, no, grilla mamy w piwnicy i nie mamy teraz pogody pięknej, żeby tego grilla z powrotem przynieść na balkon. U nas jeszcze nadal zima. I powiem Wam, że ten śnieg bardzo często nam pada. Wczoraj sypało, dzisiaj jest piękne słońce. Nie wiadomo, co będzie jutro. Pogoda nas codziennie zaskakuje. Ale zima nas jeszcze nie odpuściła. Ja kończę moją potrawę. Zaraz będę tutaj dodawać sos. Jeszcze chwilkę, niech mi się to poddusi. Później nastawię makaron i pokażę Wam, jak to wszystko mi wyszło. Kochani, i obiadek mam gotowy. Danie prezentuje się tak i ja sobie tutaj dołożyłam ogóreczka, więc za chwilę siadam jeść i smakiem na pewno powrócę do domu w Szwajcarii, do mojej mamy, bo już czuję ten zapach tego sosu, tej kiełbaski, także ja się zabieram do jedzenia i co, odezwę się do Was za chwilę. Kochani, ja zabieram się za testowanie. Rewelacja. Do zobaczenia później. Kochani, ja już jestem dawno po obiadku. Musiałam się przebrać, bo oczywiście makaron z sosem wylądował na mojej koszulce. No niestety. Tak to się nieraz zdarza. Mój mąż jeszcze pojechał na chwilę do sklepu po cytryny, bo mamy ich niedobór, bo jak wiecie, pijemy te soki z cytryną, więc wodę z cytryną, więc no, staramy się tak po jednej cytrynie na osobę wypijać. I tam jeszcze parę rzeczy mi brakowało, mleka, bo zużyję zaraz mleko do pancake'ów, więc poprosiłam, żeby mąż jeszcze dokupił mleka.
I tam jeszcze wiecie, no kilka rzeczy do lodówki, także staramy się, jak jedziemy do sklepu tylko jedna osoba, albo idzie tylko mąż, albo jak jedziemy razem autem, to idę tylko ja. Więc teraz męża wysłałam, bo zachciało nam się jeszcze jednak dzisiaj tych pancake'ów, tych takich amerykańskich naleśników. Część zjemy dzisiaj, a jak nam zostanie na śniadanie, to sobie rano odgrzejemy po prostu i zjemy je rano, albo zjemy je na zimno. Powiem Wam, że u mnie jest już godzina prawie 18, a zobaczcie, słońce nadal świeci, także jeszcze mam cały czas fajną pogodę do nagrywania, cały czas mam jasno, więc cieszę się z tego, że nie muszę, nagrywając Wam vlogów czy takich filmów makijażowych, nie muszę odpalać lampy, bo jednak przy takim dziennym świetle vlogi i takie filmy makijażowe wyglądają o wiele lepiej. Więc ja za chwilkę zabieram się za zrobienie tych pancake'ów, odpalam mojego Thermomixa. Troszeczkę sobie tutaj z mężem spędziliśmy po obiadku chwilę na sofie, poodpoczywaliśmy, pośmialiśmy się i zrobiłam sobie jeszcze kawkę. Kawka już wypita, więc właśnie skończyłam kawę, za chwilę idę przemyć moje zęby, zakładam aparat i idę do kuchni robić pancake'i, więc przenosimy się z powrotem do kuchni i pokażę Wam, jak ja robię te pancake'i w Thermomixie. Bardzo szybko, powiem Wam, że chyba to jest jakieś, nie wiem, 5 czy 10 sekund mieszania i mamy ciasto gotowe, więc przenosimy się do kuchni i robimy pancake'i. I kochani, przechodzimy do robienia pancake'ów. Ja sobie tutaj weszłam w moją aplikację Thermomixa w telefonie. I co do tego potrzebujemy? 300 g mleka, 50 g masła, tu się będę nad tym zastanawiała, żeby dodawać to masło. 2 jajka, 30 g cukru, 200 g mąki pszennej, 1 łyżka proszku do pieczenia i 1/2 łyżeczki soli. Ja może ominę tutaj to masło, bo będziemy smażyć na oleju, więc to sobie ominiemy. Ale włączamy sobie Thermomix. I już zaraz będziemy to wszystko tutaj robić. Ja Was tutaj bardziej sobie przesunę, żebym mogła się tutaj zmieścić. I co? Thermomix nam się załączył. I co tu robimy? Do naczynia miksującego włożymy, dobra, masło zostawiamy. Dodajemy mleko, jajka, cukier, mąż. Wszystkie składniki dodajemy, więc tak. 300 g mleka wstaw na wagę. 300 gram. Następnie 2 jajka. Trzydzieści gram cukru. Dobra. Co nam tu zostało? 1 łyżka proszku do pieczenia. 1 łyżka, dobra. Damy taką bardziej płaską łyżkę. 1/2 łyżeczki soli. I 200 g mąki pszennej. Mamy tu mąkę pszenną.
i dosypujemy. Tu mamy 100. I 200. I teraz mamy wszystko już w Thermomixie. I teraz zamykamy pokrywę. Ustawiamy na miksowanie na 10 sekund. Obroty na piątce. I nam się miksuje. To zabierzemy. Już mamy wymieszane. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda tam w środku. O, ściągnę tylko mój aparat z mojego statywu i mamy wymieszane, więc zaraz zobaczymy, jaka to jest gęstość, takie w miarę rzadkie. Ja sobie to teraz przeleję do innego pojemnika i będę to nakładać, tą masę, na patelnię łyżką. Także za chwilkę do Was wrócę, ja sobie to tylko przeleję do innego pojemnika. I mamy już przygotowaną patelnię. Włączę sobie, żeby ją rozgrzać. Rozgrzejemy olej. Tu już mam przelane ciasto na te naleśniki amerykańskie. Ja troszeczkę jeszcze dosypałam mąki, bo było ono za rzadkie. Tak, jeszcze taką, nie wiem, tak z 50 gram mąki jeszcze dosypałam. Oliwa nam się, olej nam się tutaj rozgrzewa. Przygotujemy sobie talerz na to, żeby nam się tutaj odkładały te placuszki. I co? I zaczynamy smażyć. I moi kochani, racuszki prezentują się, raczej te pancake'i prezentują się tak. I moi kochani, ja się przeniosłam teraz do swojego pokoju. Przyszłam się z Wami pożegnać, bo mój mąż odpalił sobie tam w telewizji swój program na TVN Turbo. To są znowuż programy mojego męża. Także ja się przeniosłam tutaj do swojego pokoju, żeby się z Wami pożegnać. I wiecie co? Powiem Wam, że zaskoczył mnie dzisiejszy dzień. Co się dzieje na dworze? Pod naszym blokiem piątka dzieci po prostu bawi się razem i jakby nigdy nic, nie wiem, gdzie są rodzice. Powiem Wam, że wiem od dziewczyn Islandek, które mają dzieci, że tutaj dzieci mogą bawić się w grupie tylko dwóch lub trzech, dwójki lub trójki dzieci, z którymi mogą przebywać tylko i wyłącznie z tymi. Tak mi ostatnio jedna Islandka powiedziała, że na przykład jej wnuczka bawi się z jedną dziewczynką i tylko z tą dziewczynką może się bawić, spotykać, za żadnymi innymi dziećmi. A pod moim blokiem pięcioro chłopców gra w piłkę, bawi się, więc nie wiem. Nie wiem, jak to tutaj jest z dziećmi. Powiem Wam, że szkoły jeszcze są nadal czynne. Tylko są te wyższe szkoły pozamykane, jeszcze te podstawowe szkoły są czynne, dzieci chodzą do szkół, ale mają tam jakieś chyba tylko 2 dni w tygodniu szkołę.
więc na pewno się te dzieci nudzą i dlatego może wychodzą na dwór w takich grupach. No, nie wiem, wiem, że w Polsce jest już teraz duży zakaz wychodzenia, że już jest naprawdę duża restrykcja zrobiona na temat wychodzenia z domu, robienia zakupów i w ogóle tych innych spraw. No tu na Islandii jeszcze do tego nie doszło, zobaczymy. Ja, jak Wam wspomniałam, jak jestem na wolnym, staram się być w domu, staram się nigdzie nie wychodzić, jak jedziemy do sklepu, to tak jak Wam mówiłam wcześniej, albo jedzie mój mąż, albo jak jedziemy razem, to jedno z nas zostaje w samochodzie. Najczęściej jak jedziemy razem, to ja wtedy idę do sklepu, ale oczywiście są rękawiczki, dezynfekuję wszystko, po powrocie również wszystkie produkty przecieram, dezynfekuję, wolę czuć się bezpiecznie. I tak, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy mój vlog Wam się również spodobał. Dziękuję za taki miły odzew na moim kanale co do moich filmów. Witam nowych subskrybentów, witam Was serdecznie. Ja będę się z Wami już, kochani, żegnać. Idę do mojego męża, spędzimy sobie troszeczkę czasu przed telewizorem, ale jeszcze później będę czytać moją książkę, bo bardzo mnie wciągnęła. I powróciłam do niej, bo jakoś ją przez chwilę przerwałam. Na początku tak do połowy tej książki mnie nie bardzo interesowała, ale teraz już się w nią totalnie wkręciłam i już nie mogę się doczekać, żeby ją skończyć, więc idę do męża, posiedzimy trochę przed telewizją, a później biorę się za czytanie mojej książki. Także moi drodzy, dziękuję, że żeście ze mną byli, wytrzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnych filmach. Buziaki!